W roku 1962 dwóch młodych braci bliźniaków otrzymuje rolę w filmie o dwóch takich, co ukradło księżyc, superprodukcji filmowej PRL-u. To był 62 rok i nie ma możliwości, żeby tym, którzy dokonywali castingu, umknęło to, że dzieci mają nie dość, że pochodzenie inteligenckie, ponieważ od 1953 roku matka braci pracowała w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Literackim, to jeszcze na dodatek mają pochodzenie akowskie. W tamtym czasie takie korzenie były wystarczające do tego, żeby tracić pracę albo wręcz być dyskryminowanym. W tamtych czasach obowiązywały też punkty za pochodzenie na studia i nakazy pracy. To władza kierowała ludzi z określonym pochodzeniem do określonych zawodów. No i zwyczaj to było tak, że tych, których uważała za wrogów, to dbała o to, żeby nie było im za dobrze. No i właśnie w 1962 roku bracia Kaczyńscy nieoczekiwanie odnajdują się jako gwiazdy superprodukcji kina PRL-u. Czyli ktoś w tym państwie komunistycznym, jakiś dobry duch, ich anioł stróż, postanowił ich uhonorować czymś takim.